Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Klimek, są dzisiaj punkty. Jak oceniasz ten start tutaj w Niżnym Tagile? No jest jak jest. Jakieś punkty wpadły. Nie mówię, że to jest jakiś super wynik, ale jest jakiś krok do przodu i myślę, że teraz z zawodu na zawody będzie coraz lepiej. A ten z tych dzisiejszych skoków jesteś zadowolony? Z którego najbardziej, z którego najmniej? No właśnie tak, szczerze mówiąc, to średnio jestem zadowolony z tych skoków, ale mówię, że już coraz lepiej to wygląda i myślę, że teraz ze skoku na skok będzie coraz lepiej. No i te skoki nie są jeszcze takie, jakie bym chciał, żeby... No, to jeszcze nie jest to, czego oczekuję. A powiedz mi, przed Engelbergiem jesteś optymistycznie nastawiony? Lubisz startować w Szwajcarii? No jeśli jest dobra dyspozycja i fajnie się skacze, to myślę tutaj każdy zawodnik każdą skocznię lubi, jak się skacze. Ale no fajna skocznia jest i na każdej skoczni trzeba robić to samo i oddawać dobre skoki. I myślę, że ruszy to w końcu i te skoki będą wyglądać tak, jak ja tego oczekuję. Piłką nożną się interesujesz? Czy jakoś jesteś w stanie skomentować tą naszą polską grupę, jeśli chodzi o Euro? Nie jestem jakimś, nie mam takiego zboczenia jak niektórzy, że muszą oglądać. Jak Polska gra, to oglądam, a jak jakiś finał jest, to oglądam, ale żebym był na bieżąco, to tak średnio, nie oglądam. No to dziękuję i powodzenia życzę w następnych zawodach. Dzięki. Dawid, weekend w Niżnym Tagile zakończony, chyba będziesz mile dosyć wspominał te dwa konkursy. No tak, mam weekend za sobą, trochę wiecznych warunków i trochę takich loteryjnych konkursów. No niemniej jednak tutaj są te punkty i to myślę, że jest takim dobrym krokiem naprzód. Dzisiaj też no nie uszczegłem się błędów na skoczni, ale też te skoki już były coraz lepsze. Także ogólnie po tym weekendzie jestem takiej dobrej myśli. Czy te warunki dzisiaj były bardzo zwariowane? Myślisz, mocno wpływały na wyniki zawodów? No na pewno zawsze jak mamy takie warunki dość trudne, dość mieszane, to zawsze wpływa na wyniki. No na to nie ma żadnej recepty w tej chwili, bo tak naprawdę by musieli skocznie zabudować ze wszystkich stron. No ale taki jest ten sport. No tutaj czasami tego szczęścia też troszeczkę potrzeba, czasami się go nie ma. No, Ciężko jest taki konkurs dobrze wyciągnąć z niego jakieś takie dobre wnioski, kto jest w jakiej formie. Wiadomo, że można mieć taki ogólny pogląd, ale no zawsze gdzieś te warunki wpływają na te końcowe wyniki. No i taki weekend skakania mieliśmy tutaj. Czy dużo brakuje do takiego Dawida z lata, którego pamiętamy z tej okresu dominacji? No myślę, że tutaj z każdym skokiem, z każdym konkursem zbliżam się do tego, co było w lecie. Tak jak już mówiłem, no tutaj ciągle jeszcze się nie wystrzegłem wszystkich błędów, ale ze skoku na skok widać, że te skoki stają się coraz lepsze, coraz bardziej przypominają te z lata i też są efekty coraz lepsze. Na koniec powiedz, czy znasz grupę, w jakiej będzie Polska grała w Euro i czy jakbyś skomentował rywali? No, gdzieś tam widziałem w internecie, ale skomentować nie mogę, bo nie znam formy rywali. No to dzięki, Dawid, i miłego powrotu do domu życzę. Dzięki.